Prawdziwe więzy przyjaźni zawiązują się w tych krótkich chwilach, gdy siedzimy i milczymy, obserwując się nawzajem, jak palimy papierosy i pijemy kawę. Zdarzenia tragiczne są chwilami, gdy więzy przyjaźni mogą zostać wypróbowane, gdy ręka przyjaciela pośród grzmiącej burzy staje się nam brzytwą, której przez wzgląd na przyjaźń nie chcemy chwytać, lecz jesteśmy zmuszeni. Prawdziwy przyjaciel w takich chwilach poda nam dłoń z chęci pomocy, a nie po to, aby pokazać nam, że jest naszym przyjacielem. Jego pomocna dłoń będzie dla nas przykrą koniecznością, bowiem gdyby nie on, moglibyśmy zatonąć, lecz wolałby, abyśmy nigdy tonąć nie zaczynali. Osoba, która zbyt dużo mówi, nie mogłaby zostać moim przyjacielem z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie wiedziałbym, o czym milczy i co przemilcza, a więc o tym, co jest najbliższe i najcięższe gatunkowo dla jej serca. Wymagam od przyjaciela niejako ekshibicjonizmu wyrażającego się milczeniem. Gdy się chwilę pomilczy, później zaczyna się naprawdę mówić i rozmawiać, a nie tylko gadać dla samego gadania, dla gadania, które ma oddalić moment intymności pomiędzy uczestnikami rozmowy. Po drugie, dlatego, że człowiek, który dużo gada, najczęściej opowiada o innych, ich problemach i intymnościach. Jest ekshibicjonistą tego intymnego, co zostało mu powierzone przez drugą osobę. Najzwyczajniej w świecie nie potrafiłbym takiej osobie zaufać. Nic zaufania, która w przypadku istnienia przyjaźni jest warunkiem koniecznym i dostatecznym. Gdy rozpoznaję gadacza, zostaje przeze mnie w momencie zerwana. Także nie potrafię już otworzyć się przed taką osobą i nawet wyartykułować tego, co o niej myślę. Artykulacja byłaby nierozsądna, rozsądniej jest przemilczeć. Lecz czy przemilczając nie czynię drugiej osobie bezpośredniego afrontu? Afrontu, który jest niezauważalny i może w żaden sposób nie odbić się na naszych relacjach. Prawdziwym przyjacielem jest człowiek, z którym można po prostu posiedzieć, wymieniając poglądy niejako od niechcenia, a gdy zapada cisza, to nie oznacza ona sygnału do odjazdu. Więzy przyjaźni, relacja przyjaźni jest nieprzechodnia. Nie jest tak, że przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem. Mogę nawet go nie znać. Mógłby się takim stać. Zazdrość w przyjaźni jest nieuzasadniona i szkodliwa. Dlaczego miałbym zazdrościć mojemu przyjacielowi czegokolwiek, co mu się dobrze darzy, a mi nie? Przecież chcę dla niego jak najlepiej. A czy relacja przyjaźni jest symetryczna? Dobrze by było, gdyby była. Wszak byłbym przyjacielem swojego przyjaciela, a mój przyjaciel moim przyjacielem. I tak byśmy się nawzajem traktowali. Przyjaźń musi być symetryczna. Przyjaźń damsko-męska jest niemożliwa ze względu na to, że zawsze tym, co jest przez mężczyznę i kobietę określane mianem przyjaźni, jest choć drobna domieszka erotyzmu. Nigdy nie miałem przyjaciółki, w której nie byłbym najmniej zauroczony. Kobiety twierdzą inaczej. Najwidoczniej trudno jest się zauroczyć mężczyznom.